Podczas kursu pierwszego stopnia na Babiej Górze ratownicy grupy beskidzkiej GOPR doświadczyli nieoczekiwanej sytuacji. Przez ponad 2 godziny ich uwagę przyciągało szczekanie psa, co było zaskakujące, ponieważ w Babiogórskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Byliśmy rano na ćwiczeniach w partiach szczytowych Babiej Góry. Usłyszeliśmy szczekanie, ale z uwagi na porywisty wiatr trudno było określić, skąd dochodzi dźwięk. Nie mogliśmy pozostać obojętni, więc po zakończeniu zajęć, za zgodą naczelnika, postanowiliśmy sprawdzić to miejsce. W końcu odnaleźli psa w rejonie perci akademików. Bezpiecznie sprowadzili go na dół, a potem przekazali go w ręce leśniczego Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi. Po wizycie u weterynarza opiekę nad psem przejęła gmina Zawoja. Według najnowszych informacji jest duża szansa, że ten czworonożny przyjaciel wkrótce znajdzie nowy dom i opiekuna. Pewnego środowego wieczoru dyżurny tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego otrzymał zgłoszenie o zagubionym mężczyźnie w okolicach Szrenicy w Karkonoszach. Połączenie zostało natychmiast przekierowane do grupy karkonoskiej GOPR. Dyżurny GOPR po analizie terenu wytypował 2 prawdopodobne miejsca, w których mógł znajdować się mężczyzna. Zespół ratowników został wysłany do obszaru śnieżnych stawków w Śnieżnych Kotłach oraz zbiornika przeciwpożarowego w rejonie hali szrenickiej. W trakcie poszukiwań kontakt telefoniczny z mężczyzną urwał się. Ostatecznie, po północy, ratownicy GOPR poprosili policję o pomoc w ustaleniu tożsamości zaginionego. Okazało się, że mężczyzna, który wezwał na pomoc, był mieszkańcem gminy Lwówek Śląski. Znaleziono go we własnym domu, śpiącego w stanie upojenia alkoholowego. Jak się później okazało, nie był to jego pierwszy fałszywy alarm. W ciągu ostatnich 6 miesięcy 48-letni mężczyzna bez potrzeby wezwał służby ratunkowe aż 26 razy. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, bo to się w głowie nie mieści. 13 lutego, około godziny 13, na szczytowych partiach Babiej Góry doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Trzej turyści w obliczu skrajnie trudnych warunków pogodowych, wiatru osiągającego prędkość do 100 km na godzinę i ograniczonej widoczności do kilku metrów, stracili orientację w terenie. W odpowiedzi na zgłoszenie GOPR natychmiast podjął działania ratunkowe. Na miejsce zdarzenia udał się ratownik dyżurny z Markowych Szczawin, wspierany przez ratowników sekcji operacyjnej Babia Góra. Dodatkowe wsparcie zadeklarowała grupa podhalańska GOPR, przygotowana do interwencji w przypadku dłuższych działań. Ratownicy, dzięki aplikacji Ratunek, która była zainstalowana na telefonach turystów, szybko zlokalizowali zagubionych. Po dotarciu na miejsce i ocenie stanu poszkodowanych podjęto decyzję o ewakuacji. 2 turystów po ogrzaniu i krótkim odpoczynku w stacji ratunkowej zeszło o własnych siłach do Zawoi Markowej. 3. osoba z powodu kontuzji biodra została przetransportowana quadem. Wyprawa ratunkowa zakończyła się sukcesem około godziny 16, a wszyscy turyści zostali bezpiecznie ewakuowani z terenu zagrożenia. To zdarzenie przypomina o fundamentalnej roli odpowiedniego przygotowania przed wyruszeniem w góry. Sprawdzanie aktualnych warunków pogodowych, posiadanie naładowanego telefonu, powerbanku oraz instalacja aplikacji Ratunek mogą okazać się kluczowe w sytuacjach awaryjnych, zapewniając szybką i skuteczną pomoc. Jesteśmy w Tatrach w drodze na Rysy. Jedynym uczestnikiem tego zdarzenia był samotny turysta, który utknął w rejonie znanym jako Kamień. Turysta ten znalazł się w trudnej sytuacji około godziny 19, będąc nieprzygotowanym do warunków panujących na szlaku, zarówno pod względem sprzętu, jak i odpowiedniej odzieży. Na wezwanie o pomoc odpowiedziała 4-osobowa ekipa ratowników TOPR. Cała operacja wymagała precyzyjnej koordynacji i dużej ostrożności. Turysta został zabezpieczony i przy pomocy lin sprowadzony do schroniska nad Morskim Okiem. To zdarzenie stanowi kolejne przypomnienie o znaczeniu odpowiedniego przygotowania przed wyjściem w góry. Należy zawsze mieć przy sobie odpowiedni sprzęt oraz być ubranym adekwatnie do panujących warunków. W górach, szczególnie podczas zimy, każda nieostrożność może przekształcić przyjemną wycieczkę w sytuację życia i śmierci. Akcja ratunkowa na Kazalnicy Mięguszowieckiej. Historia ta zaczyna się w niedzielę, tuż przed północą i rozgrywa się w jednym z najbardziej wymagających miejsc Tatr. Grupa taterników wezwała pomoc po tym, jak jeden z nich doznał urazu nogi i ogólnych potłuczeń na drodze Korosadowicza. W odpowiedzi na wezwanie z centrali tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego do Morskiego Oka wyruszyli ratownicy. W akcji uczestniczyli także piloci dronów, którzy mieli za zadanie dostarczyć niezbędny do przetrwania nocy sprzęt dla poszkodowanych. Wykorzystując chwilową poprawę pogody w godzinach porannych, ratownicy pieszo dotarli do poszkodowanych. Operacja ratunkowa zakończyła się sukcesem o godzinie 9 rano w poniedziałek. Poszkodowani taternicy zostali bezpiecznie ewakuowani z niebezpiecznego terenu. To zdarzenie ponownie podkreśla znaczenie przygotowania i ostrożności podczas wspinaczki górskiej. Niespodziewane wypadki mogą zdarzyć się nawet doświadczonym taternikom. Dlatego tak ważne jest, aby mieć ze sobą odpowiedni sprzęt i wiedzieć, jak go używać w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy w Niżnych Tatrach.
Do niebezpiecznego wypadku doszło w lukowym kotle. Grupa turystów zgłosiła, że widziała, jak mężczyzna spada do żlebu. Poszkodowany, 29-letni Polak, pozostał na miejscu upadku, niezdolny do dalszego ruchu. Na miejsce niezwłocznie skierowano zespół Chorskiej Zachrannej Służby. Po dotarciu do żlebu ratownicy szybko zlokalizowali poszkodowanego mężczyznę. Okazało się, że po wyjściu z kolejki linowej mężczyzna poszedł robić zdjęcia z przyjaciółmi na górnym brzegu żlebu za barierami, skąd spadł z wysokości około 300 metrów. Ratownicy niezwłocznie udzielili pierwszej pomocy, zabezpieczyli złamaną kończynę i ogrzali poszkodowanego. Na miejsce wezwano także śmigłowiec ratunkowy z Bańskiej Bystrzycy. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Liptowskim Mikulaszu. To zdarzenie jest przestrogą przed lekceważeniem zasad bezpieczeństwa w górach. Przekraczanie zabezpieczeń i ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do tragicznych wypadków. Pamiętajmy, że góry są nieprzewidywalne, a bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.